Co jest bardziej żenujące od pięciu facetów dyskutujących o aborcji? Jeden facet dyskutujący o aborcji. Ja nazywam się Janek Rojewski, ten program To Miło już było i od razu na wstępie powiem, że jestem zwolennikiem liberalizacji prawa aborcyjnego do 12 tygodnia ciąży. I nagrałem ten odcinek nie dlatego, że chciałbym zastępować panie, które moim zdaniem mają tutaj wyłączne prawo do dyskutowania na ten temat, co raczej chciałbym wyjaśnić pewne zagmatwanie polityczne, które powstało i które opcje polityczne. Co próbują ugrać na tym temacie. No bo jeżeli zastanowimy się, dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy teraz, wiosną 2024 roku, to szybko dojdziemy do wniosku, że musimy się cofnąć do jesieni 2020 roku, kiedy to Trybunał. Konstytucyjny Julii Przyłębskiej wydał wyrok, w ramach którego de facto zakazał aborcji w Polsce. Natomiast zanim przejdziemy do samego wyroku i powiemy o tym, dlaczego on nie jest ważny, no to warto powiedzieć, dlaczego PiS w ogóle zdecydował się na taki krok. Mianowicie y, tamtego lata 2020 roku Jarosław Kaczyński, geniusz polityczny, zdał sobie sprawę z tego, że młodzi ludzie nie głosują na PiS. I w partii kombinowano, w jaki sposób młodych ludzi przekonać do Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z takich pomysłów, który wypłynął na światło dzienne, była tak zwana piątka dla zwierząt, czyli na przykład prawo, które miało zakazywać hodowli zwierząt futerkowych i dzięki temu młodzi ludzie, wzruszeni tą miłością Jarosława Kaczyńskiego do zwierząt mieli się do niego przekonać i zacząć głosować na PiS. Pomysł okazał się totalnie chybiony, młodych to kompletnie nie obchodziło, elektorat PiSu wyłącznie się wkurzył. Sojusznicy PiSu z Zjednoczonej Prawicy, tacy jak Zbigniew Ziobro, każdego dniego chyba straszyli tym, że wyjdą z koalicji rząd upadnie i generalnie zrobił się z tego wszystkiego straszny syf. Ale Kaczyński nic sobie z tego nie robił, dalej chciał i rządzić i jednocześnie mieć ciastko i zjeść ciastko. Ale Kaczyński nic sobie z tego nie robił. Dalej chciał dzielić i rządzić, mieć, mieć ciastko i zjeść ciastko. I w związku z tym postanowił, że skoro dał takiego kopniaka temu swojemu konserwatywnemu elektoratowi, tam ojcu Tadeuszowi, ryzykowi i tak dalej, no to teraz ich obłaskawi, dając im coś, o czym marzyli od dawna, czyli dając im zakaz aborcji ktoś mógłby powiedzieć, że to nie Kaczyński, a Julia Przyłębska i Trybunał wydali taki zakaz aborcji, ale e, odłóżmy te bajki na bok, ja wiem, że strona prawicowa dalej będzie produkować kilka dni temu miałem w ręku e, tygodnik Gość Niedzielny i tam jak najbardziej dalej są tego typu tezy które mówią, że ale to przecież trójpodział władzy, to nasz niezawisny Trybunał Konstytucyjny wydał takie, taki wyrok i nic przecież władzy parlamentarnej czy rządowej do tego no nie dajmy się ogłupić, dobrze że wiemy, że ten trybunał działał w pewnym sensie na zlecenie polityczne. Zresztą ci ludzie się z tym nie kryli, nie, nie udawali, że są miłośnikami Trójpodziału Władzy. Jarosław Kaczyński fotografował się z Julią Przyłębską. Wiemy, że, że ci państwo bardzo się lubią, nazywał ją swoim objawieniem towarzyskim. No więc raczej jasne jest, że nie dyskutowali o swoich ulubionych tomikach poezji, tylko raczej dyskutowali o przyszłych wyrokach Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok z jesieni 2020 roku sprawił, że de facto w Polsce stało się Niemożliwym usunięcie ciąży ze względu na wadę płodu. To znaczy, w tym momencie tysiące kobiet w Polsce zostało zmuszonych do rodzenia bez względu na to, jaki będzie los czy kondycja ich dziecka. I w zasadzie można powiedzieć, że ta przesłanka wcześniej stanowiła. Trzon, większość aborcji w Polsce, w związku z czym usunąwszy ją, tak jakby wyrzucić całą aborcję do kosza, bo przesłanki, które pozostały, to zagrożenie życia i zdrowia matki, oraz ciąża z gwałtu, co zdarza się bardzo rzadko. Ten wyrok był kuriozalny, bo w ogóle należałoby zadać pytanie, czemu Trybunał Konstytucyjny zajmuje się nim akurat w 2020 roku. No pomijając te wszystkie właśnie kwestie polityczne, o których powiedziałem, bo przecież rozmawiamy. O konstytucji z 1997 roku i o kompromisie aborcyjnym, który trwa od 1993 roku. Więc od tamtej pory nikomu nie przyszło do głowy, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, a jednak nagle w 2020 komuś coś takiego strzeliło do uba. Muszę wam przyznać, że kiedy ten wyrok zapadł, to ja nie wykazałem się jakimś niesamowitym sprytem politycznym czy zmysłem politycznym, i trochę machnąłem na niego ręką. Uważałem, że skoro Trybunał Konstytucyjny orzekał w składzie, który był e, źle dobrany, i to tak naprawdę nie jest tym organem, za który się podaje, tak naprawdę jest organem publicystycznym. Po prostu wygłasza jakąś opinię, ale ta opinia nie jest ważna, ale wiążąca. I ja nie miałem racji. Rację miały prawniczki i aktywistki, które mówiły wtedy, że ludzie będą szanować wyrok tego trybunału, że lekarze będą szanować wyrok tego trybunału, a co najważniejsze, że policja będzie szanować wyrok tego trybunału. Na pewno pamiętacie do czego doprowadził sam ten wyrok, czyli te wielotysięczne marsze, niesamowite Zrywy opozycji wówczas, tysiące tysiące ludzi na ulicach, i momentami piękne, wzruszające obrazki, po których ktoś mógłby pomyśleć, że faktycznie koniec władzy PiS jest bliski, i jest tu pewna racja. To znaczy, to tąpnięcie, które wtedy nastąpiło, i to, że w żaden sposób pisowcy nie potrafili wyjaśnić kobietom, także żyjącym w mniejszych ośrodkach, że to dla nich dobra, faktycznie to wpłynęło negatywnie na sondaże tej partii i można powiedzieć, że to jest ten elektorat, którego PiS już nigdy nie odzyskał. Gwoli ścisłości musimy tu powiedzieć o rzeczy strasznej, czyli o śmierci Izabeli z Pszczyny, o śmierci kobiety, która, mogła, która mogłaby żyć, gdyby... No właśnie, nie błąd lekarzy, tu stawiam znak zapytania. E, tak naprawdę... Tak można by się zasłaniać, że to był błąd lekarzy, że to się zdarza, że ciąża mogła spowodować zagrożenie życia, gdyby nie to, że nagranie tych lekarzy wyciekło do mediów i było opuszczane w programie TVN Uwaga i my dzięki temu wiemy, że oni tak naprawdę bali się konsekwencji prawnych wynikających właśnie z tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ja wiem, że pisowcy znowu spróbują to obrócić i powiedzieć, że to był błąd medyczny, takie rzeczy się zdarzają, tak samo jak próbowali obrócić śmierć Pawła Adamowicza i mówili, że to przecież przypadkowy człowiek. Szedł nagle na scenę podczas finału WOŚP i zadgał przypadkowego prezydenta Gdańska i że to w ogóle nie jest polityczne. No i tak jak tamto w ogóle nie było polityczne, tak teraz próbują powiedzieć, że to jest w ogóle przypadek, że ta kobieta umarła, ponieważ no takie czasem komplikacje mają miejsce. Tym samym możemy powiedzieć, że ludzie, którzy zdecydowali się na wprowadzenie tamtego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, mają po prostu. Krew na rękach i nic tego nie zmieni. Jeżeli chodzi też o stosunek do kobiet, no to tutaj wiemy, że nie tyle sama aborcja jest w Polsce nielegalna. Czy może nie tyle samo spędzenie płodu jest w Polsce nielegalne, co pomoc przy wykonaniu aborcji, czy, czy to z, przy załatwieniu tabletki wczesnoporodnej, czy przy kontakcie z lekarzem. No i tutaj przecież dochodziło do absolutnie dantejskich scen, być może pamiętacie tą historię pani, która nie pamiętam jak się nazywała, ale której policja spuszczała szambo w domu, żeby sprawdzić czy czasem nie wrzuciła tam płodu. No i po tym przedługim wstępie dochodzimy do tego, co teraz dzieje się w polityce, a dzieje się kilka rzeczy naraz i warto je sobie uszeregować. Przede wszystkim, co najważniejsze, premier Donald Tusk powiedział, że tamten wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest nieważny, że wracamy do prawa sprzed tego wyroku. Ponadto powiedział, że lekarze, którzy nie będą się stosować do tych wytycznych, będą ścigani i bardzo dobrze to powiedział, ponieważ to w zasadzie przynajmniej na jakiś moment kończy problem. No ale cofnięcie wyroku to jeszcze nie liberalizacja aborcji, więc jak wiecie, w sejmie są teraz cztery projekty, które zakładają zmianę prawa aborcyjnego, a marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział kolejne posiedzenia w tej sprawie na 10, 11 i 12 kwietnia. Ustawy proponowane przez Lewicę i Trzecią Drogę różnią się w niuansami, tak naprawdę można powiedzieć, że zmierzają do tego samego, a więc do legalizacji aborcji do 12 tygodnia ciąży. Wyróżnia się tutaj zdecydowanie obok nich projekt trzeciej drogi, no który sugeruje, że powinno odbyć się w tej sprawie referendum no i jest sprawa już jest bardziej złożona i wydaje mi się, że należałoby się nad nią pochylić. Mógłbym używać tych argumentów, które mówią, że nikt z Was nie chciałby, aby w referendum decydowano, czy lekarz udzieli Wam pierwszej pomocy, czy nie. Natomiast chciałbym zupełnie na chwilę odłożyć te kwestie i zastanowić się po co w ogóle Kosiniakowi i Hołowni pomysł z referendum, no i dlaczego ten pomysł jest chybiony. Zaczynając od początku, a po co jest im ten pomysł? A no po to jest im ten pomysł, żeby łowić bardziej prawicowego wyborcę. Te trzy partie, które tworzą koalicję rządzącą, koalicja obywatelska, lewica i trzecia droga, muszą się jakoś ustawić, muszą jakoś swoje relacje dogrywać, a jednocześnie muszą się różnić, bo jeżeli wyborcy pomyślą sobie, że ej, tak naprawdę to wszystko jest przybudówka platformy, no to przestaną głosować na trzecią drogę czy na lewicę. I teraz widać, że, że trzecia droga, jeżeli i chodzi o odróżnienie się od platformy, radzi sobie nieźle. To widać w sondażach, że wyborcy raczej nie kupili tego, że to jest po prostu inna platforma, tylko widzą jakieś różnice. Lewica tutaj zdecydowanie gorzej, no ale też lewica dlatego, że jest troszeczkę zakładnikiem swoich tematów, zakładnikiem pewnego dogmatyzmu i sposobu myślenia, podczas kiedy Hołownia ma większą dowolność i może zmieniać zdanie. No i jak trzecia droga zamierza się wyróżnić od Platformy Obywatelskiej? Tu są dwa pomysły. Pierwszy pomysł to jest obniżenie składki zdrowotnej do poziomu sprzed, tego nowego ładu premiera Morawickiego, a drugi to jest właśnie referendum aborcyjne. A więc z jednej strony uderzamy do elektoratu wolnorynkowego, do elektoratu, który dostaje po kieszeni, jeżeli chodzi o o koszty uzyskania przychodu i wszystkie możliwe daniny, które płaci, więc ten elektorat, powiedziałbym, mencenowy. Przy czym przewaga trzeciej drogi nad mencenem polega na tym, że ona realnie może przekonać do tego ministra finansów i pokazać swoją sprawczość. No a z drugiej strony, referendum aborcyjne to jest zdecydowanie konserwatywne rozwiązanie, ponieważ to jest rozwiązanie, które będą forsować ludzie, którzy mówią, że. Kobieta i mężczyzna powinni się tutaj wypowiedzieć w takim samym stopniu. No i teraz chciałem Wam pokazać, jakie są zagrożenia, jeżeli chodzi o takiego typu referendum aborcyjne, a największym zagrożeniem jest to, jak zostanie sformułowane pytanie, ponieważ jedynym pytaniem, które byłoby dopuszczalne moim zdaniem w takim referendum, to czy jest pan, pani... Za legalizacją aborcji do 12 tygodnia ciąży, zakładając, że w ogóle wchodzimy w tą całą retorykę referendalną, oczywiście, bo, bo ja jestem temu przeciwny. Natomiast powstają bardzo różne sondaże opinii publicznej, które mają pokazać, że Polacy tutaj mają bardzo zróżnicowane poglądy. I takim sondażem był ostatni sondaż United Survey, przygotowany dla dziennika gazety prawnej. Ten sondaż miał to do siebie, że zaczął rozgraniczać różne przesłanki przerwania ciąży a w pewnym momencie doszedł do kuriozum. I tak na przykład dowiedzieliśmy się z niego, że 85,4% respondentów opowiedziało się za legalizacją aborcji, gdy życie kobiety jest zagrożone. No to chyba tutaj mamy jasność, nawet Przyłębska tego nie zabierała. Natomiast 71% respondentów opowiedziało się za możliwością usunięcia ciąży, kiedy jest możliwe ciężkie uszkodzenie płodu, czyli tutaj mamy dokładnie tą przesłankę usuniętą przez Trybunał Konstytucyjny. 30% badanych oceniło, że aborcja powinna być legalna, gdy kobieta jest niepełnoletnia. Tutaj już wchodzimy, moim zdaniem, w zakres dziwnych pytań, no bo jeżeli mamy inne prawo, które mówi, że seks można w Polsce uprawiać od 15 roku życia, no to zdaje się, że też z konsekwencjami tego seksu powinniśmy się mierzyć od 15 roku życia. Natomiast najdziwniejsze i najbardziej zmanipulowane pytanie jest na końcu i brzmi ono czy jest pan, pani za aborcją, kiedy, uwaga, cytat, Kobieta po prostu nie chce mieć dziecka. No i poparcie tutaj wynosi tylko 24,7%. I teraz słuchajcie, kto lubi tak naprawdę wyrodne matki? Kto chciałby się utożsamiać z matkami, które nie kochają własnych dzieci, a to są właśnie dzieci? Zauważcie, że tutaj nigdzie nie była mowy o płodzie, nigdy nie było mowy o miesiącach, kiedy aborcję można wykonywać, a kiedy nie można, tylko po prostu matka nie chce dziecka. Ten zmanipulowany sondaż United Survey chciałbym porównać z debatą w kanale Zero na temat aborcji, która nie tak dawno miała miejsce. I teraz pal to, jak przebiegała cała debata, ale chodzi mi o to, na czym skupiły się media. Bo jeżeli dzisiaj wpiszecie, w tym momencie wpiszecie debata kanał Zero aborcja w Google, to poza tym filmem, na którym jest oczywiście cała debata, to wyskoczy Wam cały szereg artykułów, w których dowiecie się, że ginekolożka, która tam była, porównała płód do pasożyta. I pomijam fakt, że ona mówiła o czysto biologicznej zależności, w którym matka po prostu karmi dziecko, no i takie porównanie przyszło jej na myśl, może niezbyt trafne, i pomijam to, że ta ginekologka mówiła o czysto biologicznej relacji, gdzie... Takie porównanie przyszło jej akurat do głowy, może niezbyt trafne, no ale faktycznie matka przecież karmi dziecko przez cały czas trwania ciąży. Pomijam też to, że można to łatwo obrócić w żart i powiedzieć, że pasożytem to dziecko jest do 18 albo i do 25 roku życia, kiedy nie wyprowadzi się z domu, nie zacznie samodzielnie na siebie zarabiać. Chodzi mi raczej o to, że cała ta debata, gdzie padały różne argumenty, która trwała grubo ponad godzinę, została spłycona do tej jednej wypowiedzi. Tak działają media, których też jestem częścią, no i wiadomo, że. One opierają się na konflikcie, na polaryzacji, na tym, żeby się klikało. W związku z czym te słowa o pasożycie na pewno klikały się bardzo dobrze, ale kiedy skupiamy się na takich pierdołach, to może nam umknąć troszeczkę szerszy obrazek i to, co jest w tej sprawie najciekawsze. A co w tej sprawie jest najciekawsze? Najciekawsze w tej sprawie jest to, że ustawy liberalizującej prawo aborcyjne w tym roku, w przyszłym roku po prostu nie będzie, bo i tak zawetuje ją. Andrzej Duda, jest to tak pewne jak amen w pacierzu, nie ma tutaj o czym rozmawiać. W związku z czym te całe wojenki między lewicą a hołownią są trochę bez sensu, no ponieważ na końcu i tak przyjdzie Duda i mówi, że powie, że on jest obrońcą życia poczętego i spadajcie. Dopóki nie będziemy mieć innego prezydenta, dopóki liberalizacji prawa aborcyjnego przy pomocy ustawy po prostu nie będzie. To, co zrobił hołownie, jeżeli chodzi o przesunięcie tych, tej debaty w parlamencie na temat aborcji, no to dał czas organizacjom kobiecym, dał czas różnym feministkom też na, na to, żeby przekonywały być może pojedynczych parlamentarzystów PSL-u i trzeciej drogi, aby ci poparli. Któryś z projektów liberalizujących, no a na pewno nie szli w tą y, głupią drogę z referendum, bo jeżeli policzymy głosy, to okaże się, że y, koalicja obywatelska jest za liberalizacją, lewica jest za liberalizacją, trzecia droga jest wielkim znakiem zapytania, no ale na pewno konfederacja i PIS będą przeciw. W związku z czym y, ta y, harmonia, którą normalnie nadaje ko koalicja i, i to, że mają odpowiednią liczbę posłów, żeby przegłosować y, wszystko przez Parlament, w tym momencie zostało zachwiane. Ale trzecia droga to. Zbierani na ludzi bardzo różnych. To są starzy PSL-owcy, jak Marek Sawicki, który chyba urodził się w parlamencie. Są też ludzie, trochę złapanki otrzymał na hołowni, którzy no, mają jakieś takie liberalne poglądy, z jakiegoś powodu nie lubili platformy i chcieli zaistnieć w polityce. Więc nie możemy dzisiaj zakładać, że oni wszyscy zagłosują jak jeden mąż przeciw aborcji, albo jak jeden mąż za aborcją. Dobra, to, to drugie to się nie wydarzy akurat. Natomiast faktycznie może być tak, że dłuższa debata, dłuższy namysł. Jest potrzebny i nie ma co tego wyśmiewać. Przypomnę Wam wszystkim, że jesteśmy w parlamencie. To jest właśnie miejsce, które zostało stworzone do tego, żeby debatować, dyskutować i zastanawiać się. Powiecie, o czym tu dyskutować? Przecież to jest dyskusja o prawach człowieka i oczywiście będziecie miały rację, ale musimy też zrozumieć parlamentarną rzeczywistość, no bo gdyby było tak, jak lewica chciała, żeby te głosowania były w marcu, to najprawdopodobniej one po prostu by przepadły. A przesunięcie ich na 11 kwietnia daje jakiekolwiek szansę, że ten projekt zostanie skierowany do kolejnego czytania, do Komisji Sejmowej i w ogóle będzie jeszcze jakoś żył. Na koniec i tak Andrzej Duda wszystko zawetuje. Bo jest spisów. Tyle ode mnie. Nie chciałem się tutaj rozwodzić o tym, kiedy zaczyna się życie, ani wchodzić w jakieś tematy etyczne, bo nie czuję się w tym zakresie kompletnie kompetentny, ale mam nadzieję, że to wszystko, co teraz tu opowiedziałem, było czytelne i mniej więcej powiedziało, kto i jak i co próbuje ugrać na temacie aborcji. Miło już było. Janek Rojewski, do zobaczenia.